Co mogło wyjść spod pióra autorki, która nie do końca lubiła ludzi, czuła niechęć do mężczyzn i pogardzała kobietami? No nic innego jak doskonała tragifarsa, czyli moralność pani Dulskiej. Moralność pani Dulskiej powstała w zaledwie kilka dni na przełomie października i listopada 1906 roku. Prawdopodobnie pierwowzorem głównej bohaterki, czyli Anieli Dulskiej, była znana, uwaga, lwowska plotkara pani Gołąbowa. Mówi się, że Zapolska zapożyczyła nazwisko od Czesławy Dulskiej, znanej autorki listu do tygodnika Wiek Nowy, w którym to Czesława Dulska napisała, że jej dom jest zarządzany poprzez wyzysk służby i oszczędność, skąpstwo. Prawdopodobnie ten list został zmyślony, ale wywołał ogromny skandal, ogromne wzburzenie i rozpętał rozmowy na temat mieszczan. Jest też druga teoria mówiąca o tym, że nazwisko Dulska jest zapożyczone z bajki pani Dulska, jej kotka i piesek. Tam bohaterka była bardzo miła, dobra, kochana, wspaniała, taka ciepła, no natomiast ta bohaterka wykreowana przez Zapolską jest jej zupełnym przeciwieństwem. Akcja utworu toczy się we Lwowie lub w Krakowie. Dlaczego w jednym z tych miast, opowiem na końcu filmu w ciekawostkach. Centralną postacią dramatu jest oczywiście pani Dulska, która jest tyranem domowym, decyduje za wszystkich, o wszystkim. Rządzi swoimi córkami i swoim synem, pomiata służbą, a ze swojego męża uczyniła pantoflarza. I punktem kulminacyjnym tego utworu jest wiadomość, jaką dostaje pani Dulska, że jej służąca Hanka zaszła w ciążę z jej synem Zbyszkiem. Małżeństwo, które młodzi planują, oczywiście byłoby ogromnym społecznym mezaliansem, do którego Dulska nie chce dopuścić i robi wszystko, żeby ich od tego pomysłu wspólnego, dalszego życia odwieść. Czy jej się udaje? Niestety tak. Zwycięża obłuda, zwycięża hipokryzja, zwycięża kołtuneria. No jednym słowem triumfuje Dulszczyzna! Dobra, dzięki. No jednym słowem zwycięża Dulszczyzna. Skoro tak sprawnie nam poszedł ten wstęp, to przechodzimy do pytań. Zaczynamy. Dlaczego Hanka chce się zwolnić ze służby u Dulskich? Syn Dulskich, Zbyszko, cały czas ją zaczepia, próbuje uwieść, nagabuje ją. Hanka nie do końca dobrze się z tym czuje, rozmawiała nawet na ten temat z księdzem, który radzi jej, żeby zwolniła się z tej służby, bo może dojść do grzechu. Dlatego Hanka informuje o tym, o swojej decyzji Aniele Dulską i mówi, że wraz z pierwszym następnego miesiąca odchodzi. Oczywiście Dulska próbuje ją zatrzymać. Gdy rano do domu wraca Zbyszko po całonocnej hulance na mieście, jego siostry Mela i Hesia zarzucają go pytaniami. Hesia twierdzi, że wie, gdzie był i co robił Zbyszko. Co na temat jego wieczoru ma do powiedzenia Hesia? Hesia mówi do Zbyszka, że wie o tym, że Zbyszko był przez całą noc w kawiarni dla dorosłych. W towarzystwie pięknych kobiet popijał alkohol i dobrze się bawił, miło spędzał czas. W kamienicy pani Dulskiej jedno z mieszkań wynajmuje prostytutka. Dulska zarzeka się jednak, że pieniędzy, które prostytutka płaci jej za wynajem, nie wydaje na siebie ani na swoją rodzinę. Na co więc przeznacza te pieniądze? Dulska wyniośle twierdzi, że opłaca za nie podatki. W odwiedziny do Dulskich przychodzi jedna z lokatorek. Ma ze sobą list, z którego wynika, że od pierwszego następnego miesiąca Dulska wypowiada jej wynajem mieszkania. Wyrzuca ją na bruk. Dlaczego Dulska zdecydowała się wyrzucić tę lokatorkę? Kobieta próbowała popełnić samobójstwo. Jej mąż zdradził ją ze służącą. Dulska twierdzi, że to ogromny skandal, że w jej kamienicy ktoś próbował odebrać sobie życie, że ta kamienica stała się takim miejscem, przy którym jak przychodzą przechodnie, to gapią się i wytykają ją palcami. I ona nie życzy sobie być w ten sposób postrzegana, widziana, omawiana na mieście. I każe tej kobiecie wyprowadzić się z mieszkania. A, jeszcze Dulska jej mówi, że skoro już podjęła próbę samobójczą, to szkoda, że nieudaną, bo jeżeli faktycznie by się zabiła, to przynajmniej nie stałaby się takim pośpiewiskiem, jakim według Dulskiej jest teraz.
Mieszkanie po niedoszłej samobójczyni chce wynająć pani Julia Siewiczowa, daleka krewna pani Dulskiej. No natomiast Daniela Dulska nie jest za bardzo skłonna wynająć jej tego mieszkania. Dlaczego? Według Dulskiej Julia Siewiczowa i jej mąż żyją ponad stan. Chadzają do teatru, prenumerują czasopisma, urządzają przyjęcia i według Dulskiej nie będą po prostu płacić na czas. Do jakiego instrumentu porównuje Zbyszko wszystkie kobiety w rozmowie z Julią Siewiczową? Zbyszko twierdzi, że każda kobieta to fortepian. Trzeba tylko umiejętnie grać, żeby ją w sobie rozkochać i sprawić, żeby otworzyła się przed danym mężczyzną. Julia Siewiczowa sugeruje Dulskiej, że powinna pozbyć się Hanki z domu, ponieważ jej zdaniem Zbyszko i Hanka mogą mieć romans. Dulska odmawia. Jak argumentuje swoją decyzję? Dulska wprost twierdzi, że nie chce, żeby Zbyszko włóczył się po knajpach i zadawał się tam z kobietami lekkich obyczajów. Jeżeli ma mieć romans i ma korzystać z kobiecych wdzięków, to niech to robi pod własnym dachem, we własnym domu. Nie chce, żeby Zbyszko narażał nazwiska Dulskich na złą reputację w mieście. Gdzie Dulska chowa przed swoim mężem Felicjanem jego cygara? Dulska kładzie je wysoko na piecu i wydziela Felicjanowi po jednym. Natomiast gdy nie patrzy, to Felicjan wskakuje na krzesełko i bierze dla siebie więcej na potem. Mela w rozmowie ze Zbyszkiem mówi mu o swoich uczuciach, że czuje się taka nierozumiana, niekochana w tym domu, że nikt tu ze sobą nie rozmawia, nie ma takich szczerych relacji w tej rodzinie. No i w związku z tym obiera pewnego rodzaju cel swój życiowy, swoją drogę życiową. Jaki pomysł na życie ma Mela? Mela zamierza iść do klasztoru. Dulska zarzuca Julii Siewiczowej jej moralną wątpliwość. Moralną wątpliwość? Moralną wątpliwość? Wątpliwą moralność przecież. O Boże. Twierdzi, że ma na mieście etykietę kobiety lekkich obyczajów, a dodatkowo pofarbowała ostatnio włosy na rudo. A kto widział rudą, uczciwą kobietę? Julia Siewiczowa nie wytrzymuje tych oskarżeń i mówi, żeby Dulska zaczęła od siebie. Co na myśli ma Julia Siewiczowa? Jaki sekret wyjawia Dulskiej? Oczywiście Julia Siewiczowa wyjawia Dulskiej, że Hanka jest ze Zbyszkiem w ciąży. Julia Siewiczowa tę informację miała z kolei od Meli. Dulska na wieść o ciąży Hanki ze Zbyszkiem zamierza wypędzić dziewczynę z domu. Co w tej sytuacji postanawia Zbyszko? Zbyszko postanawia ożenić się z Hanką i trzeba tu dodać, że nie robi tego z miłości. Chce tylko zrobić na złość swojej matce, ponieważ wie, że to ogromnie by ją rozzłościło. Jakie imię daje Mela Hance jako przyszłej żonie Zbyszka? Zaczyna mówić na nią Andzia. Kim jest matka chrzestna Hanki? Matką chrzestną jest pani Tadrachowa, która jest praczką. W jaki sposób Julia Siewiczowa przemawia Zbyszkowi do rozumu i tłumaczy mu, że małżeństwo z Hanką to zły pomysł? Julia Siewiczowa udaje, że oczywiście popiera pomysł małżeństwa Zbyszka i Hanki, no natomiast zadaje mu pytanie, jak sobie będą radzić, skoro Hanka nie będzie pracować, Dulscy na pewno nie będą pomagać, Zbyszko ma masę długów do spłacenia, kto na tę rodzinę po prostu zarobi, gdzie się pomieszczą, jak się utrzymają, jaki standard życia będą wiedli. No i Zbyszko zaczyna się nad tym zastanawiać, dochodząc do wniosku, że małżeństwo z Hanką, takie wydziedziczenie z domu rodzinnego, bo ten mezalians, który popełnią, przekreśli jego dalsze relacje z matką, no sprawia, że Zbyszko decyduje się jednak nie żenić z Hanką. Ostatnie pytanie. Jak kończy się ta smutna historia? Co dzieje się z Hanką po tym, jak Zbyszko oznajmia jej, że nie ożeni się z nią? Dulska wypłaca jej 1000 koron i wyrzuca z mieszkania. Jeżeli chodzi o charakterystyki bohaterów z moralności pani Dulskiej, to myślę, że tą centralną i najważniejszą postacią jest pani Dulska, ta niemoralna, obłudna, zakłamana, pełna kołtunerii, którą świetnie tłumaczy Zbyszko w swoim tam monologu. Bigotka, dewotka, despotka, tyranka. Rządzi i decyduje wszystkimi, swojego męża wkłada pod pantofel. Zastanawia się tylko, co ludzie o niej powiedzą. Nie liczą się dla niej uczucia jej rodziny. W ogóle się nad tym nie zastanawia. No jest okropną po prostu babą, taką wstrętną babą.
a wszystkie inne postacie, które występują w tym dramacie, no są, pełnią rolę dla mnie przynajmniej zupełnie pobocznych. Mąż Felicjant, który przez cały dramat rzuca tylko jedno zdanie: dajcie mi wszyscy święty spokój. Mela i Hesia. Mela jest jakby skóra z matki zdjęta, dokładnie takie same cechy charakteru jak matka. Hesia z kolei zupełne przeciwieństwo, dobra, prostolinijna, uczciwa, chce pomóc Hance i Zbyszkowi, wierzy, że to małżeństwo ma sens. Nie przeszkadza jej to, że kobieta z niższych warstw społecznych ma wejść do rodziny. I w sumie o bohaterach nie chciałabym więcej mówić, bo myślę, że jeżeli tyle zapamiętacie, to naprawdę to w zupełności wystarczy. No i co? I teraz Wam opowiem trochę ciekawostek. Wspomniałam na początku, że Utwór Zapolski ma dwie wersje, jeżeli chodzi o miejsce dziania się akcji, to znaczy Kraków i Lwów. Pierwotnie akcja działa się we Lwowie, ponieważ tam miała odbyć się premiera sztuki. Została ona jednak przeniesiona do Krakowa i ówczesny dyrektor krakowskiego teatru, Ludwik Solski, bardzo poprosił Gabrielę Zapolską o to, żeby dostosowała sztukę do Krakowa. To znaczy, żeby tam, gdzie na przykład jest wspomnienie, gdzie Dulski chodzi na spacery, no to on we Lwowie chodzi na Wysoki Zamek, natomiast w Krakowie idzie na Górę Kościuszki. Na Kopiec Kościuszki. Góra Kościuszki jest w Australii przecież. Obecnie równolegle wydaje się dwie wersje, ja na przykład korzystałam ze lwowskiej. Pierwszy film, jaki powstał na podstawie tej sztuki, został nakręcony w 1930 roku w reżyserii Bogusława Newolina. I co ważne, był to pierwszy polski film dźwiękowy. W ogóle Moralność Pani Dulskiej to jest pierwsza część trylogii. Druga część to Pani Dulska przed sądem, a trzecia Śmierć Felicjana. To już nie są dramaty. Druga to jest nowela, a trzecia chyba powieść nawet. I to w sumie byłoby na tyle. Tu raczej nie ma się za bardzo przy czym rozwodzić. To krótki dramat, szybko się go czyta. Akcja jest skondensowana. Także mam nadzieję, że skupiłam się na tych najważniejszych zagadnieniach i że pomogłam. Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie, łapki w górę. Do zobaczenia.